Sebastian Burczak, prezes Quercus TFI, jest z nami dzisiaj na chwilę, na kilka minut dosłownie, a to z tej okazji, którą widzą Państwo nade mną, czyli Forum Inwestycji Osobistych, dlatego że Sebastian Burczak będzie uczestniczył, będzie gościem Forum Inwestycji Osobistych. To będzie taki moment, kiedy porozmawiamy o tym, czy wróci Wielka Hossa, jak w latach 2003-2007. Pytanie trochę z tezą, bo sugeruje, że my się tu już dogadaliśmy i będziemy lansować taką wizję, że ona wróci. Panie prezesie, to widać z daleka. Pan jest optymistą, jeżeli chodzi o warszawską giełdę. Tak, jeżeli chodzi o cały rok, jesteśmy optymistą, czy jesteśmy optymistyczni. Nadal podtrzymujemy naszą wizję, że w tym roku WIG powinien dotrzeć do poziomu między 60 a 65 tysięcy punktów, a po cichu liczymy, że będzie scenariusz pozytywny realizowany, czyli być może zmierzymy się ze szczytem wszechczasów z początku 2018 roku. Na naszym spotkaniu w najbliższy czwartek, 11 marca, będzie można zadawać pytania. Zobaczymy, panie prezesie, jakimi pytaniami zostanie pan zasypany o ten optymizm, bo ja się na przykład zastanawiam, czy to znowu nie jest tak, ja już słyszałem o tym, że przed nami jest taki okres rewelacyjny kilka razy w ciągu ostatnich 10 lat. I jakoś się ciągle nie mogę doczekać, zwłaszcza jeżeli chodzi oczywiście o WIG20, bo wiadomo, WIG20 jest indeksem specyficznym, delikatnie rzecz ujmując. Małe i średnie spółki, oczywiście, tam było wiele przykładów fantastycznych historii, ale tak generalnie ciągle ciążą nam jakieś grzechy przeszłości nierozwiązane. Teraz będą też rozwiązywane jakieś OFE, ZUS stary czy nowe, IKE. To ciągle nie jest rozwiązane. Czy to nie jest jakieś ryzyko dla tego scenariusza? Poza tym no, warszawska giełda w skali świata to jednak jest ułamek rzeczywistości, a więc te pieniądze globalne do nas płyną, no czasami płyną, czasami nie. No nie jesteśmy chyba raczej hitem globalnym. Pewnie nie, ale to dobrze, bo w związku z tym akcje na naszej warszawskiej giełdzie nie są drogie. Jednym z dowodów na tą tezę jest to, że od początku roku ponad 100 spółek na warszawskiej giełdzie podrożało o 30% lub więcej. To pokazuje, że pozytywne tendencje na warszawskiej giełdzie mają już miejsce od pewnego czasu, dokładnie od marca zeszłego roku. Od marca zeszłego roku SWIG 80 wzrósł o blisko 100% od dołka. W związku z tym widać, że dzieją się jednak pozytywne rzeczy. To może wystarczy. No tak, ale z drugiej strony mamy dzisiaj informację, że duży bank zamierza wprowadzić ujemne oprocentowanie dla depozytów osób fizycznych. A z drugiej strony mamy informację, że pieniądze w przypadku funduszy inwestycyjnych zaczynają płynąć w kierunku funduszy z udziałem akcji po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy, może nawet kwartałów. Nawet, jak powiedziałem, lat to przesadziłem trochę chyba, tak? Ale jednak rzeczywiście mieliśmy taki okres, kiedy pieniądze do funduszy akcyjnych niezbyt chętnie płynęły. Proszę Państwa, jeżeli chcecie zadać pytanie Sebastianowi Burczkowi, prezesowi Quercus TFI, zapraszamy 11 marca, bo wiem, że tutaj coś już się chyba w komentarzach pojawiło, ale nie, dzisiaj tych pytań nie przedstawiamy, dzisiaj na te pytania nie odpowiadamy, znaczy pan prezes nie odpowiada, bo będzie z nami na Forum Inwestycji Osobistych 11 marca, link w komentarzach. Panie prezesie, za to króciutkie spotkanie serdecznie dziękuję, no bo szykujemy się do tego czwartku i do tego ognia pytań i pańskich opowieści o tym. Ja również dziękuję i serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No, wierzę w to głęboko, jestem przekonany, że będzie ciekawie także za sprawą naszych widzów i tych, którzy się zarejestrują i do nas dołączą. Do zobaczenia w takim razie w czwartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.